Hej, witajcie, z tej strony Mr. Bobru, a to jest ostatni odcinek, tak. Teraz zeskoczymy w dół i spotkamy naszych najgorszych wrogów. Nie wiem, czy mi się uda, robię save'a przed tym. No i mam gorącą nadzieję, że będzie dobrze. I uwaga, co my tu mamy? Reaktor, o którym już była mowa. Musimy go zniszczyć, ponieważ... No i musimy mieć to zaklęcie pustki, bo RTO byśmy nie mieli, to jakby reaktor został zniszczony, to by wysadził całą planetę. On nie jest trudnym przeciwnikiem, jak widzicie, nie rusza się. Życia też nie ma jakoś specjalnie dużo, jeszcze pokażę. Już praktycznie to jest koniec z reaktorem. Ale o co chodzi, no... zaraz zobaczycie, co się stanie, jak go rozwalimy. Od razu po zniszczeniu. Aaa, gdzie my jesteśmy? Musimy teraz uciekać jak najszybciej. I tutaj jest najlepsze miejsce, żeby się schować. Tu przed chwilą byliśmy w sumie. Przecież teraz nie możemy otwierać drzwi. No i zaraz zobaczycie, z kim będziemy przyjdziemy walczyć. O, myślę, że ten odcinek nawet nie jest taki długi. To jest po prostu finał, czysty finał. Jezu, pamiętam jak miałem 6 lat i byłem w tym samym miejscu. To był jeszcze save taty, to... bardziej wręcz był... to dla mnie coś niesamowitego. W sumie teraz jest podobnie. Niech ona leczy. Bo już nam Zoltan niestety pada, cholera. Więc musimy trochę bardziej powoli to zrobić. Jak ogarniemy parę diabłów, to już będzie dobrze. Im mniej, tym lepiej. Pamiętajcie tą zasadę. A więc trzymamy się i na pochybel. Z kurczybyką. Oj. Leczenie. Już jest zielone życie. Jest dobrze. Więc możemy sobie pozwolić na parę sryjek. Oj, dużo ich tu. Test 3. Szybko, królewskie trzeba zdjąć. Oj, trzeba znowu uleczyć. Bo zaraz będzie żółte życie. Żółte życie to już niebezpiecznie. Zaraz zobaczy się, z kim nam przyjdzie walczyć jako ostatnim. To jest dosyć ciekawe. To jest nawet bardzo ciekawe, bym powiedział. No to wojownicy są zwykli. O, no i... koniec, kaput, nasze kapłanka nie amany. Teraz liczymy tylko. Czemu ich też samo zaczęliśmy bić? Aha, bo biliśmy to z tyłu. Cała mana nam zgasła. Bardzo możliwe, że będziemy musieli jeszcze raz to zrobić. Więc za chwilę może jeszcze zrobię cięcie. I będę musiał pokonać jeszcze raz te zastępy. Zaraz zobaczymy. Tak myślałem, że za pierwszym podejściem mi to średnio pójdzie. Jeszcze jak źle pójdzie, to jeszcze padnie ona dodatkowo. Oj, nieciekawie może być. We dwójkę. Koop. Dobra, zobaczymy. Jak tak się uda, czemu nie? To jest część gry, to jest ciężka sala, to jest cholernie ciężka sala. No i ostatni diabeł chyba. Ogólnie wszystkie zaklęcia zgasły przy rozwaleniu reaktora, ale to przez to, że puściliśmy ten zwój pustki, który dostaliśmy od Archibalda. Pamiętacie ten zwój? Aha, jeszcze są niedobitki. O Jezu, ja chciałem teraz chętnie użumany. O nie, nie, nie. Dobra. So, restart. Które to było? Oto. Zobaczymy. Dobra. A reaktor to easy, sprawa. Okej. Okay. Myślałem, z tego co pamiętam, reaktor był trochę mocniejszy. Jak mi się zdawało. I teraz szybko aktywacja zaklęć, które nam pogasiły się. To jest jedyna chwila, bo zaraz nam zacznie mana znikać. Na każdej postaci jak leci. Zacznie znikać po prostu.
leczenie, jedno za drugim po prostu trzeba walić. No i teraz liczyć, że teraz nam się uda. Pusty T. Zapis jakiś taki przypadkowy w sumie. Teraz godzina ochrony. Ach, skurczybyki. Myślałem, że pójdzie mi za pierwszym razem, to jednak się trochę przeliczyłem możliwości mojej drużyny. No ale cóż, nie jest źle. Godzinę, jeszcze godzinę mocy musimy. Power of power. odpalić. O tak, o. O, patrz, szybko. Ale teraz kolejny, teraz zacznie się ten etap, gdzie musimy całą falę odpierać. No to nie będzie łatwe. Dobra. Rodzina mocy. No i teraz fire. Full fire, bitches. Oj, muszę się uleczyć trochę. To już widzę. Dobra, teraz tego trzeba ściąć. A, kutacze. Oj, zdzielne many dla naszej tej... dla naszej kapłanki. Koniec z leczeniem. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzimy bez leczenia. Oj, to może być nieciekawe, naprawdę nieciekawe. Diabeł wojownik. Diabeł. Czort istny. Istny. Dobra. Dobra. Im mniej, tym lepiej. Jezu, ja się bezpiecznie czuję przy każdym trupie kolejnym. Jeszcze patrzcie, że jest teraz o wiele lepiej. Wtedy już byliśmy na skraju wyczerpania. Przynajmniej naszym Godrykiem. Nie Godrykiem, tylko Zoltanem. Godrykiem, żeby być na skraju wyczerpania, to musi być istny hardcore. O, ten diabeł wojownik już ma dość powoli. O Jezu, jesteśmy coraz bliżej. Patrzcie, że nam nie zgasło światło. Nie światło, tylko magiczne oko. Aha, nieźle, co? Dobre, dobre. Dobra, ale teraz ostatni diabeł i teraz trzeba te po bokach poczyścić. No bo ostatni boss jest w sumie... Nie wiem dlaczego on nas... Może to on da się nam zaklęcia. Widzicie? Fakt, widzieliście już pewnie. Jeszcze chwila. Jeszcze sekunda i zobaczycie w pełnej okazałości ostatniego bossa, który w sumie nie jest taki ciężki, ale... No ale to jednak boss. I to jest jednak istota, po której pokonaniu wykonałem wszystko w sumie. Nie wiem, czy jeszcze będzie można kontynuować grę, tak to sobie po XP i może z czasem wam jeszcze pokażę ci bonusy ciekier, mam setny plus level. Bo można w sumie teleporo expić. Wszystko na Marsa. Oj, poczekajcie chwilę. Okej, w tym momencie był save, przepraszam was bardzo za to, ale chciałem się upewnić, że jeżeli coś mi by nie wyszło, dajmy na to, to będę mógł to powtórzyć. W tym momencie właśnie. I jeżeli by na przykład było możliwe, że będę musiał za chwilę przerwać nagranie, bo niestety mam średnią sytuację, a tak mi się chciało już dokopać dupsku dla tego ostatniego bossa, że short, no ale dobra, zaraz zobaczymy. O cholera. O cholera. Nasz Zoltan to nie przeżyje, nie dożyje do chwili tej. Dobra, zaraz zobaczycie co za boss, bo już tylko ten diabeł został. Tylko ten diabeł, dobra. Yeah, patrzcie, jeszcze jeden. Królowa demonów. Wielka mother of rozpiernicz. Patrzcie. Pośpiech. Padła, nie wierzę. Ale to masówka jest, dobra. No i co teraz? Zbieramy jej trupa. Jej torbę wielką. I wiecie co to jest? Koniec. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że oglądali wszystkie odcinki. Ta seria była kozacka. Było około 60 odcinków, nie wiem, bo trochę pogubiłem się, bo niektóre nie były, nie używały światła dziennego, bo coś tam z dźwiękiem było czy coś. Ale dzięki wam wszystkim. Tak więc po raz ostatni w tej serii. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i zapraszam na mój kanał. Zobaczymy co tu jeszcze będzie. Pokazówka, cutscenka. Oglądajcie, ja się już wyciszam w sumie. Jeszcze może coś do was powiem za chwilę. Thank you.
before me. For heroism and valor in the service of the realm, I thee knight. Rise, heroes! All of Enroth thanks thee. Yes, thank you, heroes. Thank you for saving my kingdom for me. Tak, to jednak nie jest koniec. To jeszcze dostaliśmy dyplom i czas gry, ale to jest czas w grze. 5 lat nie grałem, spoko. No i to chyba jest wszystko, tak więc do zobaczenia, pa pa. Jeszcze szybko w ramach ciekawości po moim słynnym pożegnaniu, powiem wam, że dalej można kontynuować grę. Mamy misję, może je z czasem wykonam, a wam naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzięki kochani, pa pa. Ha, Enroth. Trzyma to.